Dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażę coś innego. No bo nie tylko całościówki robimy, nie tylko podwozia. Czasem też ktoś dzwoni, pyta, że jakoś tam nie ma warunków, a coś sobie dłubię przy swoim samochodzie. No i chciałby, żeby coś tam mu zrobić, przygotować do tego montażu. No tu mamy zbiornik od E38. Klient go przywiózł nowego z zamiennika, no ale na tym zamienniku było 17 mikronów lakieru, w związku z czym prosił, żeby coś mu z tym zrobić. Ten lakier się okazał taki, że no właśnie ciękości tam dwóch czy trzech włosów. Zmatowiliśmy to, póki nowe, póki świeże. Na to poszedł epoksyd, na to poszła kobra. No i efekt macie tutaj, suchutkie, nie lepi się, jest odporne na jakieś tam odpryski uderzenia. Troszkę było jeszcze dodatkowo zabaw z tym, żeby zaszczelnić rant, bo te stalowe zbiorniki to jest ich problem tak naprawdę, że to są dwie blachy zgrzane czy tam zespawane ze sobą i na tym rancie między nimi jest szczelina. W tą szczelinę zawsze wchodzi brud z solą. No i później się okazuje, że od tego Wam zaczynają te zbiorniki rdzewieć. Ta szczelina jest zamknięta najpierw z pędzelka epoksydem, później już po wierzchu kobrą. No i teraz taki zbiornik można już do samochodu montować. Także troszkę to lepiej wygląda niż to, co przyszło w kartonie. No i to jest pierwszy taki element, który Wam tu chciałem pokazać. Tu jest jeszcze rurka i na niej są zaciśnięte węże paliwowe. Ta rurka jest wsadzona w termokurczkę z klejem i to jest jeszcze zabezpieczone, tak jak tu widzicie, na łączeniu z tą opaską. Jest to zabezpieczone woskiem, żeby to było szczelne, żeby też tutaj pod ten wężyk nic nie podchodziło. To jest taki pierwszy element, który Wam chciałem pokazać z tego, co czasem dla kogoś tam robimy. No bo nie tylko zbiorniki, ale też czasem ktoś przywiezie jakiś wahacz, jakąś belkę z zawieszenia, tym podobne rzeczy.